Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, a właściwie trudno tego nie zauważyć, że od początku jest temat burzy. Robert przeczytał fragment na temat burzy, potem się do tego odnosił. Również w czasie tych świadectw, żeśmy to słyszeli. Taka rzecz, która jest znamienna, o której wspomniał Robert, jest taka, że różne są przyczyny tych burz. Czasami są to przyczyny zewnętrzne, na które my nie mamy wpływu, ale czasami są to przyczyny wewnętrzne, które sprawiają, że to niejako ja jestem przyczyną tej burzy, że to niejako z powodu mnie, z powodu moich jakichś tu niewłaściwych rzeczy, które czynię, te burze w życiu są. Chciałbym dzisiaj się dzielić właśnie takim przeżyciem, gdzie ktoś spowodował burzę w swoim życiu, a potem był problem, jak z tego wyjść, bo to wcale nie jest takie proste. Chcemy spojrzeć do Starego Testamentu. Będę czytał z drugiej księgi Samuelowej. Z drugiej księgi Samuelowej, z 11 rozdziału. Będę czytał od 26 wiersza i potem fragment rozdziału 12. Druga księga Samuelowa, 11 rozdział. Będę czytał od 26 wiersza i dalej fragment z rozdziału 12. Czytam w przekładzie Biblii Warszawskiej. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego. Razem z jego dziećmi z chleba jego jadała, z kubka jego piła. Na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja cię wyrwałem z ręki Saula, dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Hetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś z żonę Uriasza Hetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuści twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu, Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu,
aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeśli oto póki jeszcze dziecię żyło, a my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepczą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje i zapytał Dawid swoich sług, czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli, zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu i poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Następnie Dawid pocieszał Batszebę swoją żonę, przybył do niej, obcował z nią, potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował. Do tego miejsca. Myślę, że wielu z nas zna tą historię. Dłuższy fragment słowa. Jeżeli macie, kto ma swoje Biblię, kto gdybyśmy spojrzeli od 16 do 18 wiersza, taki malutki wycinek z tej historii, gdzie czytamy taką rzecz, że Dawid modlił się, Dawid pościł, Dawid leżał na ziemi, potem jest napisane w 21 wierszu, nawet płakał, bo coś chciał od Pana Boga. A potem tak czytamy, że to dziecię zmarło. Czyli to, o kogo się modlił, to, o co się modlił, nie zostało spełnione. Ja myślę, że my jako ludzie wierzący, dlatego że myślę, że w większości, a może całkowicie, mówię w tej chwili do ludzi odrodzonych na nowo, to jest jeden z naszych większych tu problemów w życiu, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada nam na nasze modlitwy. Ja jestem pewny, gdybym siebie zapytał, gdybym każdego z was tu zapytał o to, to byście mi przyznali rację. Tak bardzo często się zastanawiamy, dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy. Dlaczego ten ktoś nie jest uzdrowiony? Dlaczego taka sytuacja się nie stała, a ta burza przyszła do mojego życia? To jest cały szereg pytań, który powstaje w naszej głowie, w szczególności wtedy, gdy pomodlimy się i nic się nie stanie. I wtedy przychodzą nam bardzo różne myśli. Ale chciałem też to powiedzieć, że wtedy z pomocą przychodzi nam Boże Słowo, Pismo Święte, które zostało nam dane. I właśnie ta historia, którą przeczytałem, ta historia, która mówi o takiej ogromnej burzy w życiu króla, ona nam coś pokazuje. Żeby w pełni zrozumieć tą historię, żeby w pełni zrozumieć, dlaczego Pan Bóg mimo modlitwy, postu, leżenia krzyżem i płaczu nie odpowiedział na tą modlitwę jakby pozytywnie, to musimy przeczytać przynajmniej dwa rozdziały. Rozdział 11 i rozdział 12. Tak jak wspomniał Robert, każda burza ma swoje przyczyny. I ta burza, która była, śmierć tego dziecka między innymi, to był owoc tej burzy. To były konsekwencje grzechu Dawida. Konsekwencje. My bardzo tu nie lubimy tego słowa, kiedy ktoś mówi o konsekwencjach grzechu. Nam bardzo łatwo jest słuchać o przebaczeniu, że Pan Bóg przebaczył nam grzechy i to jest prawda. I z tego się tak bardzo cieszę. Ale my zapominamy o tym, że Pan Bóg również mówi o pewnych konsekwencjach grzechu. I chciałbym dzisiaj właśnie na ten temat mówić. Chciałbym dzisiaj mówić o grzechu Dawida i jego konsekwencjach. I w tym kontekście także chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg czasami nie odpowiada na nasze modlitwy, na nasze prośby. To, co przeczytałem w wierszu 26, 27 tego rozdziału 11, to tam żeśmy czytali o czymś takim, że
Dawid sobie wziął za żonę Batszebę. I to w zasadzie to jest ten problem, że jeżeli my wyjmiemy jakieś słowo z kontekstu, to wszystko by nam no, tu pasowało. Jest to naturalne, że Dawid jako król wziął sobie kogoś za żonę. W tym wypadku tu Batszebę. Przyjrzyjmy się, jak wyglądał wtedy Dawid. Jaka była wtedy sytuacja Dawida, gdy wziął sobie tą żonę Batszebę, czy też gdy wziął sobie Batszebę za żonę. I tak chciałbym troszeczkę spoglądać na ten cały 11 rozdział, żebyśmy mogli sobie to przypomnieć, przybliżyć. Cała druga księga Samuelowa w zasadzie mówi nam o takim okresie królowania Dawida. O tym okresie, kiedy już te jego prześladowania ze strony Saula ustały, dlatego że Saul zginął i Dawid został ogłoszony królem. Słowo Boże nam mówi tak bardzo mocno, że Dawid był królem według Bożego serca. To jest zdanie, które często pada z tego miejsca. Dawid był królem według Bożego serca. Był wybrany przez Boga, a więc był kimś szczególnym. I cała ta druga księga Samuelowa nam właśnie mówi o tym okresie królowania Dawida nad Judą i nad całym Izraelem. Gdybyśmy tak spojrzeli na tą księgę z góry, to moglibyśmy zobaczyć, ona ma chyba 26 albo 27 rozdziałów, to można by ją tak jak gdyby podzielić na dwie części. Pierwszych 10 rozdziałów to jest taki okres rozkwitu królestwa. To jest ten czas, kiedy Dawid wzmacniał się jako król, kiedy jego władza się umacniała, kiedy zdobył bardzo dużo ziemi, poszerzył, powiększył swoje królestwo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli widzieć w nim prawdziwego Bożego przywódcę. Również to był ten okres, kiedy Dawid już zaczął pisać psalmy, a więc również ludzie widzieli, że Pan Bóg go używa w tym pisaniu tego przyszłego Słowa Bożego. A więc był to taki bardzo błogosławiony okres. W tej historii, którą przeczytałem, też się pojawia prorok Natan. I to nie był ktoś, kto zjawił się nagle, ale Dawid dobrze znał tego proroka. On go znał od bardzo dawna. To był ten prorok, ja tego już tu nie będę czytał, ale który mu w swoim czasie tu powiedział o Bożym błogosławieństwie, a także Natan mu powiedział o tym, że królestwo Dawida będzie trwałe, że jego potomstwo, że jego synowie będą kolejno zasiadać na tronie. A więc Dawid miał taką ogromną obietnicę od Pana Boga, że nie tylko on, ale również jego potomkowie będą królami w Izraelu. Tam jest takie też jedno zdanie, jeśli będą posłuszni. Ale w każdym bądź razie był to taki czas ogromnego błogosławieństwa. Okres zwycięstw, kiedy no, Dawid był coraz bardziej rozpoznawalny jako Boży sługa, jako ten namaszczony król. I w rozdziale 11 mamy taki, tej drugiej księgi Samuelowej, mamy taki punkt jak gdyby zwrotny. Dawid miał już wtedy około 50 lat, już 20 lat był królem, a więc przyszedł taki okres stabilizacji, taki jak my to dzisiaj często nazywamy wieki średnie. Kiedy w zasadzie już wszystko się osiągnie, w zasadzie już nie ma takich wielkich celów, bo już wszystko to, co żeśmy chcieli, to mamy. I tak byśmy chętnie już tak troszeczkę osiedli na laurach. 11 rozdział i pierwszy wiersz brzmi tak. Następnego roku w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. Ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę Amonicką, Dawid pozostał w Jeruzalemie. Ten jeden wiersz nam pokazuje pewną zmianę w mentalności, w zachowaniu się króla. Tam mamy tak napisane, że przyszła wiosna, ten czas, kiedy królowie zwykli wychodzić na wojnę, zwykli prowadzić wojnę. No w czasie zimy było to zawsze trudniejsze, tam były bardziej może deszcze jak śniegi, ale zwykle w zimie, jak nie było trzeba, to wojen się nie prowadziło.
To po pierwsze. Po drugie, mamy tu napisane, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę. Kiedy jakieś państwo czy jakiś naród walczyło przeciwko tu drugiemu, to zwykle jednak król był na czele. On był tym, który pobudzał tu do działania, który był przykładem i tak dalej. I dotąd tak w życiu Dawida było. Ale tym razem, żeśmy przeczytali w tym pierwszym wierszu, że Dawid posłał swojego sługę Joaba, dowódcę swojego wojska z żołnierzami, a sam pozostał w Jeruzalemie. On już tak trochę uznał, że trzeba by odpocząć. Może już dosyć, teraz niech młodsi się tym zajmą, a ja sobie odpocznę. Ja to tak mówię, dlatego że to jest tło tej historii. Dawid jak gdyby przestał być w centrum tych wydarzeń. On przestał pełnić tą funkcję, którą Pan Bóg mu dał. On jako król miał być na czele wojska, na czele tych wojskowych wypraw. On tak uznał, ja już mam 50 lat, mam tylu zastępców, ja sobie zostanę w domu. Jak pomyślał, tak zrobił. I w wierszu drugim, w tym 11 rozdziale czytamy tak. Spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. Joab razem z wojskiem walczy tam o tą Rabbę amonicką, która została oblężona. I w tym samym czasie Dawid zdrzemnął się po południu i potem se wyszedł na taras, a ponieważ ten jego zamek był jakby na wzgórzu, więc on jakby, no chodząc po tym tu tarasie, patrzył tak troszeczkę na dół i widział no, te różne domy i co tam się działo. I w tym wierszu drugim tak czytamy, i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża, przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid nic nie mógł za to, że chodził po tarasie, że się rozglądał, no i że zobaczył tam piękną panią, która się kąpie. To było coś, co było jakby no, normalne i nie można w tym widzieć nic złego. Tak po prostu się zdarzyło. Pewnie gdyby był na tej wojnie, to by tego nie oglądał, ale nie był, no i to zobaczył. I w tym momencie jeszcze wszystko było dobrze. Kiedy byłem w szczególności młodszy, a zresztą myślę, że to obowiązuje cały czas, w szczególności mężczyzn, w szczególności braci, my musimy unikać tego drugiego spojrzenia. No to pierwsze spojrzenie, jak gdyby, no nie mamy wpływu, po prostu tak jest, no i się patrzymy. No i Dawid też widział, że ta kobieta była wielkiej urody. Ale Dawid nie poprzestał na pierwszym spojrzeniu. I to jest w tej historii tak bardzo kluczowe. Dawid nie oparł się tej pokusie. W wierszu tu następnym, trzecim, tak czytamy, Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. To było to drugie spojrzenie. To pierwsze spojrzenie mu nie wystarczyło. On był wyspany, on był taki troszkę tu leniwy. Tak tu nawiasem mówiąc, już miał wtedy przynajmniej 6 żon, ale to jest już inna sprawa. I popatrzył się i nie mógł się oprzeć tej pokusie. I teraz to drugie spojrzenie. Posłał swoje sługi, bo miał taką siłę sprawczą i mówi, sprawdźcie, co to za kobieta. I oni mu przekazali, że jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Więc chciał spojrzeć tu po raz drugi, no i się dowiedział, że ta kobieta, ta piękna tu kobieta ma na imię Batrzeba, że ma męża, że ten mąż się tak a tak nazywa i ojciec się nazywa tak a tak. I coś, co w tej historii jest ciekawe, gdybyście chcieli sprawdzić, druga księga Samuelowa, 28 rozdział, tam jest no, napisane tak, że Uriasz był jednym z tych 30 sławnych wojowników Dawida. A więc on nawet nie był zwykłym żołnierzem, ale on tu należał do tej elitarnej grupy wojskowych, którzy zapewniali Dawidowi zwycięstwo. I on był właśnie tam przy tej Rabbie Amonickiej, tam walczył o to, żeby Dawid mógł sobie spokojnie leżeć. Natomiast również ten Eliam również był jednym z tych słynnych żołnierzy, którzy służyli dla Dawida. Więc kiedy Dawid otrzymał tą informację, że ta kobieta jest zamężna, po pierwsze, a po drugie
kim jest jej mąż, kim jest jej ojciec. A więc były to bardzo mocne sygnały, które pokazywały nawet dla króla, że ta kobieta jest zajęta, że ta kobieta nie jest dla niego. W 4 wierszu tak czytamy. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. Spójrzmy, to jest historia, którą tak bardzo często powinniśmy sobie czytać w chwilach tu naszego pokuszenia. No zobaczmy, jakie kroki po kolei podejmował Dawid, aby zaspokajać swoje pożądliwości, aby zaspokajać pożądliwość swojego wzroku. Zobaczył, nie oderwał wzroku, kazał sprawdzić, kto to jest i się dowiedział, że to jest zakazany owoc i teraz kazał ją sprowadzić. No wykorzystał wszelką swoją władzę, ale też chyba miał świadomość już wtedy, że przekracza prawo. Że przekracza prawo i moralne, i prawo mojżeszowe. W tym 4 wierszu, no tak czytamy, no, że ona przyszła, no cóż miała zrobić, kiedy król kazał, i tam czytamy, że on się z nią przespał, ale mało tego, potem ją odesłał do domu. Ja się cieszę z tego, że Pan Bóg nam dał Słowo Boże, Pismo Święte, które pokazuje nam całą prawdę o tych ludziach. Że to nie byli idealni ludzie, ale to byli ludzie, którzy podlegali takim samym pokusom, jak ja, jak ty, jak my wszyscy. Spójrzmy, jak to wyglądało. Dawid spełnił swój seksualny kaprys. Spełnił i powiedział, dziękuję, możesz iść do domu. I myślał, że wszystko się skończyło. Ale za jakiś czas, trudno mi powiedzieć, tydzień, dwa, trzy, ta kobieta, czytamy w wierszu 4, kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęłam. O, to już jest problem. No Dawid myślał, no taka zachcianka, przeszło wszystko, no historia jakoś to zamknęła i nagle przychodzi informacja, no ta kobieta mu przesłała informację, jestem w ciąży. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, bo zaczynam widzieć pewien owoc swojego grzechu. Ten grzech zaczyna być widoczny. No może jeszcze nie. Ale za kilka tygodni, za kilka miesięcy wszyscy będą patrzeć, że ta Batrzeba jest w ciąży. Co tu zrobić? Ja już tego tu nie będę czytał, żebym nie przedłużył zbytnio czasu, ale zachęcam wszystkich do przeczytania tej historii. Dawid wpadł, ja myślę, że mogę tak powiedzieć, na szatański pomysł. Bo napisał list do Joaba i tak mu powiedział, to był ten dowódca wojsk, który tam walczył w tej Rabie, żeby przysłał do niego Uriasza, męża Batrzeby. Znaczy król może mieć różne rozkazy, pewnie Joab tu nie dyskutował, dostał pismo, czy rozkaz, czy polecenie i posyła tego Uriasza z centrum, z pola walki do Jerozolimy. No i on się stawia przed Dawidem. Niczego nie jest świadomy, trochę może jest zdziwiony, czemu jestem, no ale król kazał, to przychodzę. I Dawid miał taki plan. On postanowił mu tak powiedzieć, odpocznij sobie teraz troszkę, człowieku, idź do swojej żony, pociesz się u swojej żony i potem będzie jakoś dalej. Taki miał plan. On chciał, żeby tą ciążę ukryć, żeby to nie on był jej sprawcą, ale ten mąż. Spójrzmy, w jaki sposób grzech rodzi grzech. I to jest rzecz, która jest ponadczasowa. To nie jest rzecz, która jest tylko w Starym Testamencie. To jest również rzecz, która jest w Nowym Testamencie, która jest dzisiaj. Ta zasada, o której my czasami zapominamy. Grzech rodzi grzech i określone konsekwencje. Tak po ludzku mówiąc, mógłbym rzec, że Dawid miał pecha, bo nie docenił tego, że ten Uriasz był takim szlachetnym tu żołnierzem, który miał takie przekonanie, no współuczestnicy walczą, a ja będę się żoną cieszył. Nie, ja będę spał tam w mieście, a nie pójdę do domu mojej żony. A więc plan, który miał Dawid, spalił na panewce. I co ten Dawid miał teraz robić? Grzech rodzi grzech. Więc znowu go zawołał, ale oczywiście nic mu nie powiedział, ale mówił tak, no dobra, to w takim razie jutro poślę cię z powrotem
na teren walk, a dzisiaj jeszcze przyjdź do mnie, wydam ucztę na twoją cześć. I znowu ten biedny Uriasz niczego się tu nie spodziewał. Dawid zaprosił go na ucztę do króla. No, to było taka nobilitacja, nie? Takie tu wyróżnienie. I co robił Dawid wtedy? Chciał go upić. Mało tego, tu czytamy, że Dawid go upił, bo Dawid myślał, że jak go upije, to jak on już będzie taki, no nie w pełni, no on pójdzie do swojego domu i będzie spał z tą swoją żoną. Spójrzmy, następny grzech. Upił go z takim złym tu zamiarem, że on pójdzie do tego domu i przykryje grzech Dawida. No i znowu nic. Rano patrzy, a Uriasz śpi tam przy zamku, ale nie jest w swoim domu. W związku z tym kolejny plan tu się nie udał i ten grzech rodzi następny grzech, jeszcze większy, straszny grzech, który wyglądał w ten sposób. Dawid teraz pisze list, czy pisze rozkaz w zasadzie, czy polecenie do Joaba. Ten Uriasz, wyślij go tam na samo czoło walki, tam, gdzie jest mnóstwo tu nieprzyjaciół, tak, żeby walczył i zginął. Spójrzmy, to jest zamach na, to jest rozkazanie uczynienia zamachu na życie Uriasza. To już był kolejny grzech, straszny grzech, grzech zabójstwa. Cóż, Joab, to jest no zupełnie inna historia, ale często Joab był od takich właśnie ciemnych spraw. Dobra, no skoro każesz, no to załatwimy. I gdzieś go tam no posłali pod same mury i wtedy zginął. On zginął, został ugodzony i zginął. I wtedy Joab przesłał informację Dawidowi, że przez jakiegoś tu posłańca były walki, Uriasz zginął. Jeszcze taka była próba no tu wytłumaczenia, co się stało. I ten posłaniec przychodzi do Dawida i tak mu mówi, no walczyliśmy w jednej z walk, no nie udało się nam, przeciwnik nas zaskoczył i zginął też Uriasz wśród innych. A Dawid mówi, no trudno, zdarza się, jest wojna, jeden ginie, tamten ginie. I w ten sposób zginął Uriasz, mąż Batrzeby. I spójrzmy, jak to po kolei ten łańcuch grzechu. Grzech, wzbudza następny grzech i to się coraz głębiej, coraz gorzej tu rozwija. Kiedy żona Uriasza się dowiedziała, że jej mąż zmarł, zginął, nie wiem, czy miała jakieś tu podejrzenie, żeśmy o tym czytali w 26 wierszu, a gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Prawdopodobnie jednak była tam taka wielka miłość i było jej bardzo z tego powodu smutno. A w 27 wierszu żeśmy czytali tak. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną. Ja myślę, że większość ludzi no nie znała prawdy, bo ona była przed ludźmi ukryta. Ludzie owszem dowiedzieli się, że Uriasz zginął i że Batrzeba jest wdową. Stan wdowieński w tamtym czasie to była bardzo, bardzo trudna sytuacja, nawet beznadziejna. I może nawet ludzie przyklaskiwali, jaki ten Dawid dobry. Wziął sobie tą wdowę za żonę, zapewnia jej byt. Dobry ten nasz król jest. Jak często można przykrywać swój grzech. I spójrzmy, jak to się po kolei tu rozwijało. No i teraz Dawid myślał, no w końcu jakoś żeśmy to załatwili. Jakoś te kolejne grzechy żeśmy poprzykrywali, przepraszam za określenie, a teraz już będziemy żyli po Bożemu, tak jak zawsze. Tak sobie myślał. I przez jakiś czas tak właśnie było. Jakby nic się nie działo, Dawid rządził dalej. No ta Batrzeba była wśród tych kilku jego żon. No tak czytamy, że ona urodziła syna. Ale w tym 27 wierszu czytamy też takie zdanie. Lecz postępek ten, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. W wielu psalmach, które nawet sam Dawid pisał, to Dawid pisze tak, gdzie mogę się ukryć przed Bogiem? Gdzie mogę się skryć przed Jego oczami? A tutaj Dawid akurat w tej sytuacji, kiedy sam był w grzechu, zaczął trwać w grzechu, no wydawało mu się, może Pan Bóg jakoś to zaakceptował. Może Pan Bóg jakoś przeszedł nad tym do porządku dziennego.
A my czytamy tak, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Bogu. Bracia i siostry, szanowni słuchacze, chciałbym to powiedzieć, żaden grzech nie podoba się Panu. Każdy grzech jest obrazą względem Pana Boga. Jeszcze będę o tym mówił. Każdy grzech jest obrazem względem Pana Boga. W 12 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy tak. Wtedy Pan posłał Natana. Spójrzmy, że ta historia nam pokazuje, że również w życiu tego króla, który miał sporą władzę, który potrafił sporo ukryć, przed Panem Bogiem nic się nie ukryje. Ale to, co powiedziałem wcześniej, Dawid był mężem według Bożego serca. To Pan Bóg go wybrał na króla. Kiedy czytamy Stary i Nowy Testament, wielokrotnie mamy odwołanie do Dawida, że on był Bożym naczyniem, że był Bożym wybranym dla swojego dzieła. A Pan Bóg ma to do siebie, że nie chce, aby jego wybrani zginęli. Nie chce, aby jego wybrani poszli na zginienie. Droga, którą szedł Dawid, chociaż z zewnątrz to nie było widać, to była droga na zginienie. Jeśli żyjesz w grzechu, jeśli trwasz w grzechu, idziesz na zginienie. Jeśli trwasz w grzechu. Apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście, w trzecim tu rozdziale, mówi, że jeśli ktoś trwa w grzechu, to nawet nie poznał Boga. Trwanie w grzechu jest znakiem, że nie jesteś Bożą własnością, że zszedłeś z tej wąskiej drogi, na której byłeś. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. Ale to miłosierdzie Boże, to wielkie miłosierdzie Boże, które Bóg miał do Dawida, które Bóg ma do ciebie, które Bóg ma dla mnie, sprawia, że jednak coś się dzieje. Serce, sumienie, które miał Dawid, było tak bardzo zatwardzone. Wiecie, tak mówi Boże Słowo, że grzech zatwardza jeszcze bardziej moje serce. On jeszcze bardziej zatwardza moje sumienie i jest jakby coraz gorzej. Grzech rodzi grzech. Grzech zatwardza sumienie i wydaje nam się, jest wszystko w porządku. Inni też tak robią. Cóż w tym dziwnego? Mogłem się pomylić. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział. Ja już wspomniałem, kim był Natan. On był prorokiem, on był blisko Dawida, on był jego doradcą, ale także przekazywał mu słowo od Pana. I przyszedł Natan i Dawid mówi, no fajnie, żeś przyszedł. Co masz no tu fajnego? Co chcesz mi tu przekazać? I Natan przekazuje mu pewną historię. Niektórzy nazywają to podobieństwem. To jest ta historia o dwóch mężach. Jeden był bogaty, drugi był biedny. Jeden miał sporo owiec, drugi miał tylko jedną. A więc możemy też nazwać to podobieństwem, chociaż ja myślę, że była to bardziej prawdziwa historia. Pan Bóg dał prorokowi taką właśnie historię, żeby opowiedział to Dawidowi. No i można by się zastanawiać, po co Pan Bóg to zrobił? Czemu Pan Bóg przekazał akurat taką historię? Kiedy patrzymy na przypowieści w Nowym Testamencie, to możemy zauważyć, że Pan Jezus bardzo często mówił do ludzi w przypowieściach. A czemu Pan Jezus mówił do ludzi w przypowieściach? Bo On używał znajomych obrazów, znajomych sytuacji, aby tym ludziom przekazać jakąś duchową prawdę. Dawid też x lat swojego życia był pasterzem. Dawid bardzo kochał swoje owce, on je bronił przed dzikimi zwierzętami. A więc historia pasterza i owiec, czy właściciela i owcy była dla Dawida taka bliska. On to rozumiał. On rozumiał, co to znaczy mieć małą owcę, co to znaczy mieć, kiedy tą owcę chce ktoś zabrać, czy jakieś zwierzę, czy jakiś człowiek. Dlatego właśnie Pan Bóg przekazał tą, a nie inną historię. I kiedy ten prorok przekazywał tą historię, tak po kolei mówił, jak to się stało, że ten, który miał wiele owiec, zamiast wziąć ze swoich owiec, no to wziął tą jedną, ukradł tą jedną owcę temu biednemu tu człowiekowi, żeby komuś innemu sprawić przyjemność i przygotować ucztę. Taka zwykła historia, nawet by ktoś powiedział, taka nieduchowa historia. Spójrzmy na wiersz 5.
Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł. Spójrzmy, jak taka zwykła historia mogła wzbudzić gniew króla. Jak to się stało, że taka prosta historia wzbudziła w królu taki gniew, który tak powiedział, wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i nie miał litości. Spójrzmy na tą reakcję, bo ona jest bardzo ważna. Tak czasami jest też i w naszym życiu. My słuchamy czyjejś historii, przyglądamy się czyjejś historii i mówimy, on powinien być za to ukarany. On powinien za to ponieść ogromne konsekwencje. Często się denerwujemy, tak jak się Dawid. On wybuchnął wielkim gniewem, i tak mówi, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje. Gdybyśmy spojrzeli na prawo mojżeszowe, prawo mojżeszowe w drugiej księdze mojżeszowej, w rozdziale 22, w wierszu pierwszym, mamy takie stwierdzenie, które Pan Bóg dał dla Mojżesza, które było obowiązującym prawem i które mówi tak. Druga księga Mojżeszowa, 22 rozdział i pierwszy werset. Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem ją zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu i 4 owce za owcę. A więc prawo mojżeszowe, prawo, które Pan Bóg nadał, było jednoznaczne. Jeśli ktoś ukradnie tą owcę, a tak było w tej historii, i zabije ją, to zamiast tego, jako rekompensatę ma oddać 4 owce. Kropka. To było prawo mojżeszowe. A Dawid mówi tak, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i nie miał litości. Co wzbudziło gniew tego Dawida? Brak litości u tego bogatego człowieka. On nie miał litości dla tego, który miał tylko jedną. Tak się zdenerwował. I on by dał jeszcze większą karę, niż przewiduje prawo mojżeszowe. Bo prawo mówi, że 4 owce za owce. On mówi, nie, na śmierć ten człowiek zasługuje. Tak się podekscytował ten Dawid. Zaraz spójrzmy na to, na proroka. Dotąd było wszystko w miarę dobrze. Prorok mówił tą historię, czy to podobieństwo. Dawid się zdenerwował. Fajnie, i byśmy się mogli rozejść. Spójrzmy na wiersz 7. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Ty jesteś tym, który porwał tą owcę, który ukradł tą owcę. A więc nagle prorok z przypowieści przechodzi do oskarżenia i mówi, ty jesteś winien, to jest twoja wina, to ty zrobiłeś. To jest mowa o tobie. Przyznam się, że jestem zaskoczony odwagą tego proroka. Przecież on mógł za to zginąć. Gdy czytamy Księgi Królewskie, to możemy częstokroć tamto zauważyć, że gdy jakiś prorok przychodził do króla, czy izraelskiego, czy judzkiego, aby mu coś powiedzieć, to reakcja króla była taka, że zabić. Zabić tego człowieka, który źle do mnie mówi. Taka jest reakcja naturalnych ludzi. I prorok Natan, mimo tego, że było takie ryzyko, on to powiedział. Dla mnie to jest również ogromne wezwanie, dlatego że w dzisiejszych czasach tak bardzo mało zwracamy komuś uwagę z powodu grzechu. Tak staramy się być tacy delikatni i nie mówić o tym grzechu, żeby nie podpaść. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem, tak mówi Pan Bóg Izraela. A więc teraz Natan przedstawia Boże przesłanie, Boże słowo tak bardzo bezpośrednio. W pierwszej części tego przesłania, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla, nad Izraelem. Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego Pana. Ja ci to wszystko dałem. Wszystko, co masz, zawdzięczasz mnie, wszechmocnemu Bogu. Ja mam również tą świadomość, że moje zbawienie, czy twoje zbawienie, to jest absolutnie zasługa Pana Jezusa Chrystusa, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy razem zaszczepili to we mnie, że ja mogę być Bożym dzieckiem. Ja nie mam w tym żadnych zasług. Dawid też, zostało mu to przypomniane, to, że ty jesteś królem, ty byłeś pasterzem, człowieku. Ty nic tu nie znaczyłeś, a kiedy już byłeś
Kiedy już były te informacje, że masz być królem, to Saul cię tępił. A jednak Pan Bóg mówi, ja cię do tego wszystkiego przeznaczyłem. Dałem ci dom twojego pana, żony twojego pana, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze więcej. Niesamowite rzeczy. To był ten moment, przypuszczam, że przez kilka miesięcy Dawid nie miał społeczności z Bogiem. On przez kilka miesięcy żył tym, żeby zatuszować swój grzech, żeby to jakoś wyglądało. I nagle ktoś przychodzi i przypomina mu, człowieku, przypomnij sobie, z czego zostałeś wyrwany, z czego zostałeś przesunięty i kim jesteś teraz dzięki Bogu. Tylko i wyłącznie dzięki Bogu. To były te słowa proroka. Ja myślę, że w moim życiu, w naszym życiu powinniśmy sobie to częściej przypominać. Tak jak mówił Luther, ja jestem tylko ułaskawionym grzesznikiem, niczym więcej. Nie ma żadnych moich zasług. To jest łaska Boża, że jestem kim jestem. To jest Boża łaska. I teraz w 9 wierszu Pan Bóg, używając proroka, zadaje to pytanie. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana? Bracia i siostry, bardzo ważne zdanie, które tak powiedział prorok. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana? Grzech to jest wzgardzenie słowem Pana. To jest wzgardzenie samym Panem. W 10 wierszu tak czytamy, mną wzgardziłeś. W 14 wierszu czytamy, zbezcześciłeś Pana. My powinniśmy to na co dzień, każdego dnia widzieć, czym jest grzech. To jest zbezczeszczenie Pana. To jest wzgardzenie Panem. To jest zbezczeszczenie Jego słowa. Ta straszność grzechu, którą widzimy w tej historii. To nie jest przyjemne. Ja sobie w pełni z tego zdaję sprawę. Ale prorok mówi do króla, tego, który miałby nawet władzę w danej chwili skazać go na śmierć. Mówi, to ty zbezcześciłeś Pana. Ty swoim grzechem to zrobiłeś. Chciejmy mieć tą świadomość. A potem prorok mówił dalej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka kazałeś zabić. Kazałeś go zabić. Uprowadziłeś, zwiodłeś jego żonę, a potem w blasku fleszy wziąłeś ją sobie za żonę. Popatrz jak grzech rodzi grzech i jak bardzo próbowałeś przykrywać swój grzech, lukrować, cukrować swój grzech. I w wierszu tu 11 tak czytamy, tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim domu. Teraz prorok mówi o karze, która nastąpi. O karze za postępki, które zrobił Dawid, za grzechy, które zrobił Dawid. I tutaj mówi tak, że w twoim własnym domu wzbudzę zło. Twój własny syn, ja już to tak sparafrazurę, zbuntuje się przeciwko tobie i będzie sięgał po twoją władzę. Twój własny syn będzie spał z twoimi nałożnicami publicznie. A więc Pan Bóg ustami tu proroka mówi o tej karze, która nastąpi. Ja myślę, że to strasznie brzmiało. I teraz był taki moment krytyczny. W pewnej chwili prorok skończył mówić i Dawid, co on ma teraz zrobić? On ma władzę jako człowiek, żeby tamtego usunąć, ale nie. Coś się dzieje. Spójrzmy na wiersz 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. To jest punkt zwrotny tej historii. Dawid się uniżył. On powiedział, zgrzeszyłem wobec Pana. On się przyznał, że wobec samego Boga zgrzeszył. On miał świadomość, że jego grzech był grzechem przede wszystkim przeciwko Bogu. On jako król znał Boże Słowo. On jako król był mu czytany Boży Zakon. On dokładnie wiedział, co on zrobił. I on teraz mówi, zgrzeszyłem przeciwko Panu. Dawid się upokorzył. Psalm 51 w szczegółach opisuje to upokorzenie się Dawida, który w tym momencie zaczął pokutować. Uświadomił sobie swój grzech, jego twarde serce, jego twarde sumienie. Nagle otrzymuje tą informację i Duch Święty czyni zmianę.
zgrzeszyłem wobec Boga. Jestem winny. Jestem winny, mam tego świadomość. To jest punkt przełomowy. Dawid nie postąpił wbrew temu, co mówił prorok, ale przyznał się, tak, zgrzeszyłem. Jego pokuta była autentyczna, chociaż tu jest tylko jedno zdanie, ale ten psalm 51 nam mówi więcej, co on zrobił. A więc Dawid pokutował. Po tej serii swoich grzechów, po tym dłuższym okresie, może nawet roku w swoim życiu, kiedy był tak daleko od Boga, kiedy żył, trwał w grzechu, to powiedział teraz, zgrzeszyłem wobec Pana. I spójrzmy teraz, co Pan Bóg na to odpowiedział. 13 wiersz, część druga. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuści twój grzech, nie umrzesz. Tak się zastanawiamy, co właściwie tu powiedział ten Natan. Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. To była deklaracja Bożej reakcji na pokutę Dawida. Nie umrzesz. Czemu tak powiedział? Gdybyśmy spojrzeli na prawo mojżeszowe, to prawo mojżeszowe mówi, że Dawid za swój czyn powinien mieć dwukrotną karę śmierci. Pierwsza rzecz, trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział i 10 wiersz, który mówi tak. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. A więc kara śmierci za to, że zbliżył się do kobiety, która była zamężna. A drugi raz ta kara śmierci, druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział i 14 wiersz, który brzmi tak, prawo mojżeszowe. Jeśli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. A więc te grzechy, które Dawid tu popełnił, za to była dwukrotna kara śmierci. I dlatego, kiedy czytamy słowo nie umrzesz, to rozumiemy, co to znaczy. Prawo mojżeszowe było jednoznaczne. Dwukrotna kara śmierci za ten grzech. Pan również odpuścił twój grzech. A więc Pan Bóg przebaczył i nie umrzesz. Jakaż to musiała być wielka ulga dla Dawida. On sobie zdał z tego sprawę, kiedy jego serce zostało tak poruszone tym przesłaniem, kiedy on pokutował i kiedy usłyszał, masz przebaczone grzechy. Ta dwukrotna kara śmierci cię omija. Ale spójrzmy jeszcze na wiersz 14, bo to nie był jeszcze koniec tego, co powiedział Natan. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodzi, musi umrzeć. Jednak będzie też i taka kara, może inaczej, będzie taka konsekwencja grzechu. Syn, który ci się urodził, musi umrzeć. To są konsekwencje grzechu. Jego grzechy zostały mu przebaczone, ale zostały pewne konsekwencje, które Dawid musiał ponieść. I to jest taki wielki problem, nad którym jeszcze przez chwilę chciałbym się zastanowić. Nad konsekwencjami grzechu. Mamy przebaczenie grzechu i mamy konsekwencje grzechu. Bo nam czasami tak się wydaje, że jak mamy już przebaczone, to nie ma żadnych konsekwencji. A ten przykład nam wskazuje tak bardzo mocno, tak bardzo jasno, że czasami te burze, które myśmy w swoim życiu sami wzbudzili, to pewne konsekwencje tych burzy my musimy ponieść. Przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Tak trudno nam się z tym zgodzić. Ja nie mam czasu, żeby się nad tym szerzej tu zastanawiać, ale sam fakt, syn musi umrzeć. No i Dawid teraz ma problem. Z jednej strony ma świadomość, że jego grzech został mu przebaczony, że on nie poniesie śmierci, ale z drugiej strony ma świadomość konsekwencji, o której Pan Bóg mówi. Ten syn musi umrzeć. No i teraz są te wiersze 16, 17, 18, o których wspominałem tu na początku. Dawid z jednej strony był bardzo wdzięczny Panu Bogu za przebaczenie, ale z drugiej strony chciał jeszcze coś więcej. Chciał jeszcze coś więcej niż to przebaczenie i myślał, że to, co Bóg powie, może Pana Boga jakoś zmiękczy. I przez 7 dni się modlił, przez 7 dni pościł, przez 7 dni leżał, przez 7 dni płakał
Dlaczego? Bo chciał, żeby to dziecko żyło. To jest niesamowita historia. To jest historia, która mnie tak bardzo naprowadziła na to poddanie się Bożej woli. Na zrozumienie, że grzech też ma pewne konsekwencje, które trzeba ponieść. My nie chcemy o tym słyszeć, ale Słowo Boże mówi o tym, że są pewne konsekwencje grzechu. I on przez 7 dni z tym walczył. Słudzy, którzy byli wokół, gdy oni to zobaczyli, że on leży i jak on się zachowuje, próbowali go podnieść, dać mu jeść, nic nie chciał robić. Więc ci słudzy byli przerażeni. A po 7 dniach to dziecko zmarło. I ci słudzy byli jeszcze bardziej przerażeni. Może on sobie teraz zrobi coś złego, bo obrazi się na Pana Boga, że go nie wysłuchał. Że nie dał tej właściwej odpowiedzi na jego modlitwę. Ja to mówię temu, że w naszym życiu, w moim życiu też były historie, gdy modliłem się o coś, a to się nie stało. I miałem 100 000 pytań do Pana Boga. A więc dziecko zmarło. I ci ludzie bali się Dawidowi to powiedzieć, że to dziecko już nie żyje. Ale Dawid, tak leżąc na tej ziemi, w pewnej chwili zobaczył, coś ci słudzy są tu nie tak i się pyta, czy dziecko żyje? Nie, dziecko zmarło. I teraz spójrzmy, bo chciałbym jeszcze na to dzisiaj spojrzeć, na reakcję Dawida po śmierci tego dziecka, o które się modlił przez 7 dni, o które wołał, błagał, krzyczał przez 7 dni. Spójrzmy na wiersz 20. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty, poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon, potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. No możemy być zdziwieni tym, co się stało. Słudzy byli jeszcze bardziej zdziwieni. Wtedy rzekli do niego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś. Oni tego nie rozumieli. Kiedy dziecko zmarło, Dawid przestał się modlić, Dawid powstał, Dawid się umył, Dawid się namaścił, Dawid ubrał nowe szaty, jak gdyby nowe życie. Niesamowita przemiana. Ta śmierć tego dziecka sprawiła, że w nim nastąpiła kolejna przemiana. Umył się, namaścił, ubrał i co zrobił? I poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Ja myślę, że ten pokłon to nie była taka lekka sprawa. To nie było takie podskakiwanie przed Bogiem. Ale to było w pełni swojego cierpienia. Tak, Boże, niech się dzieje Twoja wola. Ja mam teraz świadomość, że to, co mi dałeś, to wystarczy mi. To, co mi dałeś, to wystarczy mi. Dawid tak wtedy sobie powiedział. To, co mi dałeś, to wystarczy mi. To jest niesamowite. To, co Dawid przeżył tam w świątyni. 1000 lat później. 1000 lat później Paweł, pisząc swój drugi list do zboru w Koryncie, gdy mówi o swojej tu modlitwie, która nie została wysłuchana tak, jakby on chciał, to powiedział, że usłyszał takie zdanie od Boga. Dosyć masz na łasce mojej. Dosyć masz na mojej łasce. Łaskę, którą ci dałem, wystarcza ci. Nie sięgaj po więcej. To jest tak bardzo ważne w tej historii. I ci poszedł do świątyni, oddał Bogu pokłon w tym swoim stanie, a potem poszedł, jadł i zaczął jakby normalnie żyć. I słudzy mówią, królu, panie, jak to możliwe, że tak właśnie na to zareagowałeś? Myśmy się bali, że możesz sobie krzywdę zrobić. A wtedy Dawid im mówi tak w wierszu 22, a on odpowiedział, dopóki dziecię żyło, pościłem, płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Spójrzmy na to zdanie, kto wie, może Pan zlituje się nade mną. Otrzymał wystarczającą łaskę. Ale jakby chciał jeszcze jakiś taki bonus, jeszcze coś więcej. Mówi, kto wie. Więc Dawid mówi, że on wcale nie miał 100% przekonania, że tak będzie. Ale próbował. My czasami też tak próbujemy. Próbujemy, a Bóg mówi, że dosyć masz na łasce mojej. Kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu?
to ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. To zdanie, które rzekł Dawid, jest bardzo znamienne. To ja pójdę za nim. Dawid miał świadomość, że to dziecko nie zostało unicestwione. Ale ono poszło tam i już miało społeczność z Bogiem, a Dawid tam po pewnym czasie pójdzie. Niesamowita ulga, niesamowita zmiana w patrzeniu w tym, co stało się z Dawidem. 24 werset. Następnie Dawid pocieszył Batszebę swoją żoną, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował. Spójrzmy na rozwiązanie tej historii. Ta historia jest bardzo pouczająca. Ja myślę, że tak bardzo ważnym jest, abyśmy w tym momencie nie rzucali kamieniami na Dawida, na to, co on zrobił. Ale patrząc na tą historię, abyśmy wzięli wnioski dla siebie, abyśmy mogli zobaczyć tą straszność grzechu, jak chyba powiedział John Owen, albo grzeszność grzechu. Abyśmy zobaczyli, jak bardzo grzech jest obrazą dla Pana Boga. Jak bardzo grzech jest wzgardzeniem Pana Boga. Abyśmy zobaczyli tą straszność grzechu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ta historia mnie uczy tego, że Dawid zrozumiał słowa apostoła Pawła. Dosyć masz na łasce mojej. Wystarczy ci to, co ci dałem. Nie chcę już więcej. To jest też czasami trudne. Mamy różnych tu nauczycieli, którzy bardzo różnie mówią, ale Biblia mówi właśnie tak. Dawid również pojął to słowo, które Paweł w swoim czasie posłał, które Paweł w swoim czasie napisał do zborów w Galacji, które brzmi tak. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie. To też jest bardzo trudne słowo. Ale to słowo mówi, co siejemy, to będziemy rządzić. I Dawid miał tego świadomość. I już całkiem kończąc, patrząc na taki osobisty wymiar, kiedy czasami się modlimy i Pan Bóg nie odpowiada, tak jakbyśmy chcieli na to, jak my się modlimy, to zastanówmy się nad swoim życiem. Zastanówmy się nad tym, czy nie ukrywamy w swoim życiu jakichś grzechów. Czy nie ma jakichś grzechów, których żeśmy nie wyznali. Czy nie ma jakichś grzechów, które żeśmy zlekceważyli. Czy też nie ma jakichś konsekwencji grzechu, które przychodzą i które po prostu będą. Zawsze mi się przypomina taki przykład, który pastor Andrzej często daje. Andrzej Kulita, kiedy był w więzieniu, to obciął sobie palec, bo chyba prawy palec, tak? Dobrze mówię, bo tak dokładnie nie wiem, ale chyba tak to było. Chyba prawy palec sobie obciął, no bo chciał mieć tam wolne, czegoś chciał. A potem, kiedy się nawrócił, kiedy został dzieckiem Bożym, chciał grać tu na gitarze, to tak właśnie bym chciał powiedzieć, no Panie Boże, przywróć mi ten palec, bo ja chcę grać. Prawda? Ale Pan Bóg mu tego palca nie przywrócił. Są pewne konsekwencje rzeczy, które zostają. I dlatego chciałbym, żeby kiedy mamy jakieś problemy właśnie z brakiem odpowiedzi na modlitwę, czytajmy sobie tą historię, bo ta historia nam pokazuje straszność grzechu, konsekwencje grzechu, w jaki sposób traktujemy Boga grzesząc, a także w jaki sposób możemy dostać rozwiązanie. Niech Pan Bóg da nam łaski, abyśmy mogli to stosować. Amen.